Czasem Bogdan, lat 40, który czuje, że ma ciągle 18 lat, bo niektórzy tak mają, wiek 40 lat, to mówią, mają drugą młodość. I tak i nie, ale przez to często są rozwody, zostają sami, narobią sobie bigosu, trafiają do pierdla. Wiele może się wydarzyć, ale najważniejsze jest dzisiaj coś innego. Bogdan, lat 40, ma żonę, dwójkę dzieci. Jest najlepszy, trochę był na siłowni ze 3 razy w roku z kolegami. Wypił parę razy gorzałe i na mieście udawał chojraka. To mówi co? Ja nie dam rady. No i jedź. W lipcu lub sierpniu z żoną i z dwójką dzieci do Egiptu. Zapominał jeden. Tam w lipcu i w sierpniu być 40 stopni, a nawet więcej. Przyjeżdża, topi się. Nie ma doświadczenia w opalaniu. Wychodzi blady jak ściana na słońce, kładzie się i leży, a wieczorem mówi: ja nie wyrobię, ja do szpitala. Niestety szpital ci już nic nie pomoże. Tylko możesz siedzieć w pokoju, smarować się jakimś mlekiem, jogurtem i liczyć na to, że przejdzie. A jak nie przejdzie, to będziesz leżał dłużej. No i Bogdan ze swoją żoną wraca w końcu do domu i robi filma. Gdzie? Na YouTube. Muszę powiedzieć, że jako człowiek, który interesuje się przyrodą, turystyką i tak dalej, to ostatnio zauważyłem cholernie dużo materiałów turystycznych w YouTube, jeżeli chodzi o podróże. Większość mogą was niestety doprowadzić do sytuacji, że nie będziecie chcieli odwiedzić tego kraju, tego miejsca. A niektórzy doprowadzą do tego, że w ogóle ten kraj nie będzie chciał, żeby jechali turyści. Asasyn! Wstęp był! Mieliśmy akcję. Tak. No to idziemy dalej. W dzisiejszym odcinku dość prostym i dość nudnym bym powiedział. Znaczy dla kogo zależy? Ten, co jedzie do Egiptu w lipcu i w sierpniu, dla niego nic nie jest trudne. Chyba, że jest napruty. W dzisiejszym odcinku trochę chodzenia i zwiedzanie, kradzieże i takie kradzieże nowe, które dopiero się pojawiły, które też będą w następnym odcinku, bo to takie kradzieże bardzo, bardzo mocne, bardzo trudne. Trzeba bardzo spokojnie podejść do tego, co chcemy go okraść. Chcemy również, no chcemy generalnie go okraść. No bo tutaj tak jest, trzeba kraść. A, no i sprzedaże. Będziemy trochę sprzedawali. Będzie też coś jeszcze innego oprócz klienta, który tam teraz coś dziermoli pod tym drzewkiem. Niech podziermoli. Where the complaint will be received and addressed. Będzie też trochę walki, którą jednak nie zamierzałem toczyć. Jesteśmy bardzo słabi, nie mamy w zasadzie nic jeszcze oprócz pięknego ciucha. I zauważyłem, chodząc po tym mieście, że niektóre Zuzanny mieszkające tutaj w Bagdadzie przyglądają nam się i wcale mnie to nie dziwi. Bo jak pamiętam, to za mną też się oglądali. A czy oglądają? Jeszcze tak. A jak było? To nie wiem, ale na razie nie jest źle. Teraz. To być Bagdad. Ja być Stefan. To być Targ. Oj, jak ja lubię stamtąd potrawy. Znaczy, zależy, co zrobi. Kto zrobi. Będziemy poznawali coraz bardziej teren, bo tutaj tak prawdę mówiąc to tak trzeba powoli z mojej strony i robić. Poznawać teren, budować zaufanie i zrobić misję. Derwish, Basim, Azizi, I thought you were dead. I feared the same. What are you doing here? You, your clothes, you are one of them now. How? A hidden one, under Roshan's guidance. Oh, forgive me. This is all too much. When I did not find you among the dead, I hoped that somehow you had escaped. I spent many nights praying for your life, praying that you found safety. Today, Allah has answered me. I am not worthy of your prayers. What happened that night was not your doing. It was the doing of evil men. You know this. It is why you have chosen to walk this path. It is why I have found my way to Baghdad. Ali ibn Muhammad is brash and sees himself a great hero of prophecy. I loathe the man, but we fight a common enemy.
one I must help defeat if my soul is to one day rest. So it is true. You are the rebel merchant who was helping Nur. What has become of him? He clings to life, but he is safe among our people. I am to continue his work and hunt Baghdad's oppressors. Ali was helping Nur get closer to one such man. But as you may know, he has since disappeared. He hasn't disappeared. He has been captured, a fate shared by many rebels of late. Do you know where he is being held? He was taken to the Khorasan Gate guardhouse. But that was weeks ago. You even leave like they do. It is good to see you again. Just watch yourself. You may be in better hands, but I'm still a nagging old man. And Basim, if ever you are feeling a little thievish, come see me. I could use your help. For a good cause, of course. Handel, kradzież, życie. Biedne życie. W biednym kraju. Ale w ładnym kraju. No dobrze, w każdym razie będziemy dzisiaj takie rzeczy różne kradli, będziemy jemu przynosili pewne artefakty, które nie są proste do zwinięcia. Dzisiaj będą chyba dwa, a generalnie ich jest sporo. W następnym odcinku będzie też dwa i będziemy szukali następnych, ale to już przy okazji. Na razie tylko był taki początek, aby zobaczyć, jak to wygląda. Poznajemy teren, zostajemy też czasami sławni, przez co musimy zrywać reklamy z naszym zdjęciem, bo jak będzie tych zdjęć za dużo, to faktycznie będą chcieli nas rozwalić. Natrafiłem na pacjenta, ale to będzie w następnym odcinku, które muszę powiedzieć, że chciał spalić mi plecy. To był mocny skurwysynek, a mi plecy zaczęły się dymić. To być nasze drzewko, które na razie zaczynam coś tutaj rozwijać, coś badać, ale nie śpieszy mi się, nie wiem nawet dokładnie, co bym chciał na razie i w ogóle, to przyjdzie na to pora. Wiem jedno, mam dobry ciuch, ładny ciuch, ja lubię być modnie ubrany, ale tylko wtedy, kiedy idę w pewne miejsce, gdzie tego sytuacja wymaga. Jeżeli sytuacja tego nie wymaga, ktoś powie, to zakładasz co? Piżamę. W piżamie nawet nie śpię. Niewygodnie. Wolę co innego. Ale zakładam coś, a zresztą to moja sprawa, co zakładam. Jak mi się wydaje. Ciągle każdy prywatnie układa, co zakłada. Ostatnio gadałem w pewnym odcinku o szpilkach. Pamiętam, jak jeden wkurwił się niesamowicie, że mówią mu o szpilkach. Może sami nosi? Nie wiem, nie pytałem. Lubię nocki w takim miejscu. Takie tereny są świetne, jeżeli chodzi o nockę. Chociaż osobiście nigdy nie zamierzałbym spędzić gdzieś w jakimś takim miejscu nocy w dzisiejszych czasach, chociaż latałem nocami po Agadirze, ale to też Agadir to taki rejon turystyczny, ale jeżeli wlecicie na przykład w Agadirze troszeczkę dalej, pamiętam wleciałem, no to już trzeba zupełnie inaczej uważać. Agadir, ta część turystyczna, to zupełnie coś innego. Tkwiło mi w głowie, w oczach i w ogóle w pamięci do dzisiaj, chociaż ostatni raz w Agadirze w Maroku byłem bardzo dawno temu, jak idę sobie plażą z małżonką, sącząc sobie wódę z gwinta. Nie, ale tam można grać. Tam nie jest tak drogo, nie. I w każdym razie, znaczy tam trzeba, jak pójdzie klątwa faraona, chodzi to nie ma innej opcji, nic nie wyleczy. W każdym razie, idąc sobie elegancko po plaży, patrzę, jak stoi wojsko. Macha do mnie. Dalej nie wolno. A to coś znaczy. Znakiem tego, że wiedzieli, że lepiej nie ryzykować. Kupcy, będziemy ich poznawali coraz więcej, na razie i tak nie mam nic do kupienia, ale będziemy pomału sprzedawać towar, który udaje mi się ukraść, czyli jakaś bransoletka, jakiś zegarek i tak dalej, przy okazji idąc do kupca, to kradnę następne rzeczy, takie tutaj jest nasze życie, ale zamierzam dużo kraść tutaj, dlatego że mam spore potrzeby. Nowy procesor do peceta, nowe DDR-y i w ogóle wszystko potrzeba, płyta główna, także tutaj jak jest możliwość, tu w Bagdadzie, bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, no to rypie wszystko po kolei, co się da. Chyba, że zauważył. Keep your distance. Off with you. No i sprawa osła. Osioł być zajebisty. Zajebisty, uwielbiam osła. Robią z tego pewne jedzenie. Nie, dobrze, że to robią. Chociaż jedzenie jest... Muszę powiedzieć, że wam, że ostatnio coraz mniej mięsa jem. Przechodzę chyba na wegetarianizm. Nie wiem. Nie wiem jeszcze, ale na pewno ograniczę. A
co to ma wspólnego z tym tutaj, co robimy? Mówimy o mięsie. W rejonie, gdzie też jedzą mięso, ale inne trochę mięso. Oni jedzą to tak nie jak u nas, stek. Ty też cholera idzie. W tym terenie, znaczy ten teren na razie taki, on nie jest duży, co tutaj powoli coś znamy. O, widzieliście? Widzieliście? I nie udało się. O tym właśnie mówiłem, te artefakty. To nie jest takie proste faktycznie. Jest bardzo cienka linia. Linia, którą można przeskoczyć zbyt szybko i wtedy zaczyna drzeć buzię. Tutaj akurat pani strasznie zaczęła drzeć, że złodzieje i w ogóle, że ona tam tutaj tego jej z kieszeni chcą wyrwać jej dobytek, majątek. A 3 dni temu sama to zajebała. Taka ironia losu. Oczywiście można to powtórzyć, ale trzeba chwilę poczekać, aż pani się uspokoi. Tutaj akurat jest pani, ale będą panowie. Postarać się przeczekać, aż ona wezwie policję, ktoś powie. No miejscową policję, można powiedzieć, z tamtego okresu. I spróbować jeszcze raz, jak się uspokoi. O, teraz żeśmy świetnie ukradli. Ale oczywiście to jest pierwszy artefakt. Prawdę mówiąc, myślałem, że może pojedyncze, jak je ukradnę, ale tutaj trzeba 3 i wtedy dopiero zanieść temu klientowi. Po tej pierwszej dobrej, udanej kradzieży siadam, bo bolą mi nogi i dupa. A tamta krzyczy, że coś ukradli. Boli mnie wszystko z tego względu, że mam bardzo niewygodne nogi i w biodrach mi zaczyna napierdalać. I dlatego właśnie jednak górna część... No może tak nie, ale od pasa do dołu wszystko mi napierdala po chodzeniu po tym terenie. Jednak pięknie, ale gorąco i buty niewygodne to robi. Mapę, jak widać, troszeczkę żeśmy odkryli, ale to jest naprawdę niewiele. W następnym odcinku poznamy następne rejony i znowu właśnie te artefakty. Na razie nic większego tutaj nie ruszamy, bo uważam, że nasz bohater jednak przyda się, jak się trochę wzbogaci, pozna teren. Poza tym jest tak świetnie i pięknie, że nic tylko chodzić. Ale w krajach afrykańskich są piękne rejony, naprawdę dżunglowe w większości. Jeżeli pójdziemy, te dzikie takie bym powiedział, jeżeli wejdziemy sobie do wielu miast pięknych, wyglądających na zdjęciach, to okaże się, że tam nie ma tak pięknych, czystych ulic. No nie, niestety. Rzucają wszystko jak popadnie i jak stoją. Nie uznają sprzątania, nie uznają czystości. Chociaż na zdjęciach, na folderach, w wielu rejonach tak jest. Znaczy nie, może nie wszędzie, ale jednak w większości tak w krajach afrykańskich. Nie w krajach Półwysep Arabskich, to już troszeczkę inaczej jest zupełnie, ale w krajach afrykańskich od północy do południa w zasadzie to wiele miejsc i tak jest. Wystarczy Egipt, do którego najczęściej idziecie, pojechać sobie, nie wiem, do jakiegoś miasta i przyjrzeć się, jak to wygląda. Ale na plaży słonko praży, temperatura w lipcu jest gorąca, w sierpniu również i dlatego Bogdan ze swoją żoną, który ma 40 lat, na plaży śpiewa i tańczy i ciało smaży. Na ile? Na czerwono. A później ma bąble wielkości pięści. Przychodząc tą przygodę, muszę wam powiedzieć, Stefanem, nie widzę żadnej też innej możliwości, prawdę mówiąc, jak opowiadać różne rzeczy, które mi do głowy w danym momencie przychodzą, dlatego, że to jest gra specyficzna, napięcia tutaj żadnego nie zrobi, ale mogę mówić różne rzeczy, które mi do głowy przychodzą i tak też to i będę je traktował, ale podoba mi się ta gra, ten asasyn wybitnie mi się podoba jako gracz, który naprawdę ma problemy z asasynami, który lubi je, ale one często gęsto są za długie. Allow me to browse your stock. Plenty of stock just now. Kolejny handlarz. Kup, sprzedaj. I tak dalej, i tak dalej. Rób interesy. Interesy robili od dawien dawna. Zresztą i dzisiaj w wielu rejonach, pamiętam, oglądałem ostatni program taki o Wenezueli. Są plemiona, które nie mają pieniędzy, nie dopuszczają w ogóle ludzi spoza miejsca swojego, czyli gdzieś z obcego, powiedzmy, terenu białych i czarnych, obojętnie, ale nie z tego plemienia, żeby nie przychodzili ludzie obcy dla nich, dlatego, że mogą zobaczyć dzieciaki telefony, tu raptem pieniądze i tak dalej i następne pokolenie może te plemię się wykruszyć i oni uprawiają handel wymienny między drugim plemieniem
bo nikt inny do nich nie dotrze. Są takie plemiona jeszcze na całym świecie, które faktycznie nie utrzymują żadnego kontaktu ze światem obcym. Ale są to niewielkie grupy już i prawdopodobnie coraz bardziej się zmniejszają. Dzisiaj pieniądz, złoto, złoto, złoto. No i wielbłądy. To też być gotówka. Budowanie napięcia w grach, które bardzo uwielbiam, to faktycznie w tym Alan Wake, który wam pokazałem ostatnio, może tego, że mam go od dawna, ale nie mam czasu na robienie tylu i tak w ogóle, że daję radę coś zrobić. Ale no, on tam tak, tam można zrobić napięcie. Tutaj jest taki żywy relaks, ale to się tak świetnie chodzi po tym terenie, dlatego że on być piękny, on być fantastyczny i wielu z nas właśnie lubi te tereny jechać, właśnie smażyć plecy, smażyć dupę, smażyć łydki. Wszyscy lubią się smażyć. Nie do końca. Niektórzy się nie smażą. Smarują się takimi kremami, żeby w ogóle ich nic nie zesmażyło. I w ogóle tak. No ale wtedy jak na przykład jest taki śnieżny dzień na przykład i idą tylko w białych shortach, nie widać ich. Nie. Przemknie niezauważony. Dobry do komandosów. W zasadzie zawsze prawie, gdy widzę możliwość jakiejś kradzieży, to biorę i ta gotówka mi powoli rośnie. Nie jest ona mi na razie potrzebna, bo nic z nią nie mogę zrobić, ale zbierać ją zbieramy. Szykujemy się na jakieś poważniejsze akcje powoli, które pewno nastąpią niedługo. Na razie nic nie następuje. W zasadzie nic nie robię, oprócz takiego biegania i te artefakty. Z żołnierzami się praktycznie nie biję, bo jak weszłem właśnie w jakąś bitwę, to zobaczyłem, że jestem na razie cienki, ale to potwornie cienki Bolek. Bolek, który chce żyć, a nie chce zginąć od razu na samym początku. Bolek, który chętnie by skoczył do tej rzeki, jakby wiedział, że w nich nie ma krokodyla. No właśnie, w tamtych okresach to tam na pewno był krokodyl, ale jaki? Nie wiem. W Egipcie też były kiedyś krokodyle nilowe. Dzisiaj chyba nie ma w ogóle, o ile pamiętam, gdyż Tama Słońska zatrzymała to i to się zmieniło. Nie wiem dokładnie, jak to wygląda. Nigdy nie sprawdzałem też, ale byłem w Egipcie wielokrotnie. Widziałem, jak normalnie się kąpią w tej wodzie. To i pytałem się, to mówił, że nie ma krokodyla nilowego na przykład w Egipcie. Dawno, dawno temu był. Tama Słońska powstała chyba w końcówkę lat 50. Pamiętam, przynosili wtedy ten bardzo cenny zabytek. Chociaż to zrobili ludzie obcy, nie oni, bo oni w tamtym okresie w zasadzie, a stare zatopić, będzie nowe. No i turystyka ich utrzymuje, tak chcieli se stare zatopić. Ale chodźmy, wróćmy do tego, że nie ma. Tam nie ma, w Egipcie nie ma. Są dalej, już to tak, normalnie są. Często, gęsto widzimy mały zbiorniczek wodny, taki, żeby sobie ręce opłukać. Nie podchodź, kurwa, nie podchodź, bo z tych rączek nie to, że nic nie zostanie. Z ciebie nic nie zostanie. I pamiętaj wtedy, co zrobi twoja żona. Pozna świeżego Bogdana. Lat 19. Biegając po tym terenie, też pomyślałem o tym, że nasz bohater, a w zasadzie, czyli ja, chociaż ja nie jestem takim bohaterem, nie, aż takim, nie, minimalnym, politycznym nigdy nie byłem. W każdym razie muszę powiedzieć, że w wielu, ja bym wprowadził taką opcję, że można się było rozebrać, prawda, jakiś t-shirt, krótkie gacie, bo to jednak będzie gorąco i biegając w takim uniformie, jak tutaj biegam, czuję jednak, że potówki mi na plecach mogą wyskoczyć. Te miejsca nowe oczywiście się pojawiają i coraz więcej będzie można tutaj coś podkrywać, ale myślę, że jeszcze sporo tutaj czasu, zanim w ogóle cokolwiek tu się wyczyni, będę na razie tam jakąś drobną misję, będę coś kradł, będę coś tam zwiedzał, będę spacerował uliczkami. Od razu mi się przypomina, a chociaż nie, bo to nie ta pora może na takie, nie, nie, chodźmy dalej.
Baskun! Odemy Bimastra! No właśnie, tutaj wlazłem znowu do podziemia. Wydało mi się na początku, że to być nowe podziemie, bo tego terenu jednak nie znamy, a to być te same w końcu okazało się podziemie, w którym byliśmy i w sumie bez sensu tutaj wlazłem. No, nie do końca. Muszę powiedzieć, że ten teren byliśmy, ale pojawiły się nowe zapasy biżuterii, pieniędzy i tak dalej. Niewiele, ale jednak. Także znowu do naszego skarbca coś możemy dołożyć. Ale faktem miejsce to było. W ogóle musiałem pomyśleć, jak wyjąć moją pochodnię, aby sobie poświecić drogę, bo nie miałem telefonu, smartfona z latarką. Tutaj podczas tego chodzenia normalnie to mam, ale nie używam latarki. Bateria mi szybciej pada w tym. Ale dobra, to sprawa. No, generalnie teren, do którego żeśmy trafili, faktem byłem, ale pomyliłem się, że nie byłem. No, tego terenu jednak jeszcze nie znamy. Poznajemy go z różnej strony, poznajemy też nowych ludzi. W następnym odcinku zauważyłem ten, co będzie, no ile nie zapomnę, który to fragment i nie wytnę albo coś. Ja szłem sobie elegancko o poranku jedną łyżką, jak jedna Zuzanna ustała i się oglądała tak za mną, że mówię, albo skoczy mi na szyję, albo w ogóle skoczy. No, wiele nowości się takich dzieje, ale to dopiero w zasadzie, no, ludzie nas też poznają, my poznajemy ich. To sporo jeszcze wiosen, to może nie, ale wschodów słońca i zachodów minie. No i tak biegałem w kółko jak szalony z lewej na prawej, aż się zorientowałem, że to nie ma najmniejszego sensu, chociaż może faktycznie tam coś tu jeszcze jest, ale ta dziura, co ją otworzyłem, to i tak będzie otwarta, z tego co zobaczyłem, także chyba bez sensu. I tam zobaczyłem, że leży kilka jeszcze eksponatów gotówkowych i skarbów różnego rodzaju do wzięcia. Tu cmentarz, którym żeśmy pomagali też, no też, to też ten teren, co już byliśmy, no ale tak jak mówię, no trochę jednak trzeba poznawać ten teren. Świeżych grobów zauważyłem też sporo, no ludzie ginęli w tamtym okresie, czasami po prostu by leciały na prawo i lewo, jak ktoś się zdenerwował, to takie czasy. Tam nie było dyskusji, czy będzie rozprawę robić, czy nie, po prostu jeb i tyle, no. I segregacja. Tak, bo na przykład coś się nie spodobało jednemu bogatsze. Widać, że mnie wzięli na muszkę, muszę uciekać. Tutaj tak naprawdę w tym asasynie boję się walczyć na razie, bo zauważyłem, że raz, że słaby jestem, a jednak dwa, że bardzo szybko zaczynam mieć problemy z nimi, a to na razie mi jest w ogóle niepotrzebne. Także na razie, mimo tego, że niby coś się zgrane, ale to gówno jest grane za przeproszeniem, chociaż to nieładnie może brzmi, niewiele żeśmy zrobili. Spacerujemy, witamy się, już chciałem powiedzieć, z gąską, sam jestem gąska. No, generalnie cały czas ten teren, tak staram się jakoś tego. Poznaję też nowe koty, uwielbiam koty. Muszę wam powiedzieć, że sam osobiście mam dwa koty i sam osobiście po sklepach nie kradnę, tak jak tutaj ja. Tutaj widać, że Stefan kradnie na okrągło. Tak, ale koty mam, ale przypomniałem się właśnie z kradzieżą, że ostatnio niedaleko mnie mieszka też moja rodzina, dalsza, bliska bardzo taka, bym powiedział. Znaczy po środku, tak powiedzmy. Blisko, można powiedzieć. Blisko, bliska taka. I oni mają też koty i jeden ostatnio była próba kradzieży tego kota. Także kradną i koty w dzisiejszych czasach, XXI wiek. Kradną, kradną. O, i nie udało się. Dlaczego kradną koty? Koty kradną z kilku powodów. Powód pierwszy to jest taki, że w domu mają myszy. Niestety te myszy grasują im po szafkach, prawda, ryż. Inne sery na przykład im, czy inne tam spożywcze produkty po prostu gryzą i wpierdalają. No i to jest główny powód, dlaczego kradną koty. Po drugie, sami, prawda, chcą wychodzić z domu, a partner, żeby miał z kim pomiałczyć, no to dobrze jest zostawić kota na poduszce, który będzie miałczył. No, to też jest jakiś powód.
Jak ktoś powie, ja mieszkam w mieście, nie ma myszy. A skąd wiesz? Ty śpisz, a myszy grasują. Kury. Ja nie mam kur, a miałem. Tutaj koło mnie mają kury. Muszę wam powiedzieć, że jest zajebiście kurka piękna, ale lisy strasznie zaczęły biegać dookoła. Te kury są bezpieczne, dobrze zafundamentowane, ale teraz jeszcze jedna kradzież. Próba. O, i teraz wyszło tak, jak być powinno. Lis też jak chce ukraść kurę, to musi to sprawnie zrobić. Te kury, które tutaj mamy dookoła blisko, żaden lis nie jest w stanie dopaść. Klatka jest od góry na dół, a to być Filemon ze starych, dobrych czasów. Kury mają do tego głębokie fundamenty, prawda, aby się nie podkopać. Lis być sprytny, lis być głodny i lis, muszę powiedzieć, że wchodzi u mnie na działkę i była taka sytuacja, że to ja lisa musiałem ratować, bo ja mam dosyć spore psy. I lis był w niebezpieczeństwie. Było to w nocy, usłyszałem, na szczęście minimalnie się zakrył, schował, żeby go nie mogły dopaść, no i musiałem odciągnąć co trzeba, a on żeby uciekał, uratowałem. Żyje. Dwie kradzieże na moście i w zasadzie zbliżamy się w dzisiejszym odcinku do końca tych przygód, której naprawdę tak faktycznie nie da rady zrobić żadnego klimatu. Można, to, znaczy da rady na upartego, ale tak naprawdę można tylko opowiadać różne rzeczy, które przyszły do głowy i iść dalej. Ale muszę powiedzieć, że mi się to podoba. Podobnie jak Avatar, który mi się bardzo podoba, którym właśnie tam jeden widz mi zwrócił uwagę o szpilkach. No mówię, prawdopodobnie chodzi. Ja nie zakładam szpilek, ale lubię wygodne buty. Siądę sobie tutaj i pomyślę o tym, co będzie jutro. Będzie to samo, a może nawet lepiej. Cześć.